Dzień dobry, witamy wszystkich zainteresowanych dzisiejszym spotkaniem w to piękne czwartkowe popołudnie. Przede wszystkim chciałem podziękować wszystkim, że poświęciliście swój cenny czas na to, żeby przyjść dzisiaj posłuchać głosu silnej Polski, mnie i kandydata numer jeden na liście Andrzeja Ponety. Ja nazywam się Marcin Kaczor, jestem numerem 4 na liście. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że przybyliście na to spotkanie. Myślę, że tu o wszystkim najwięcej opowie Andrzej z bogatym doświadczeniem, wiedzą. Tak więc Andrzeju, przejmij głos. Proszę Państwa, dzień dobry, czym jest głos Silnej Polski? Jest to koalicja trzech niezależnych od siebie tworów, można powiedzieć już w tej chwili politycznych. Są to dwie partie, front Krzysztofa Tołbińskiego, Bezpieczna Polska, Leszka Sykulskiego i nasza Wataha Głosu Obywatelskiego. Wataha Głosu Obywatelskiego jest oddolną, całkowicie społeczną inicjatywą w odpowiedzi na ostatnie problemy i to, co dotknęło nasz kraj w ostatnich latach, a rzeczywiście jest o czym mówić i rzeczywiście działo się dosyć sporo. W naszym przekonaniu nie tylko członków Watachy Głosu Obywatelskiego, ale całej koalicji Głosu Silnej Polski państwo polskie zawiodło. Może nie tyle do końca zawiódł naród polski, co zawiodły instytucje i zawiedli ci, którzy powinni się podjąć wyzwań i w odpowiedni sposób zareagować na problemy i wyzwania nam postawione. Jeśli ktoś uważa, że państwo polskie niezależnie od opcji politycznej w ciągu ostatnich 30 lat dawało sobie radę z polską gospodarką i podjęło właściwe decyzje, decyzje przez pryzmat, przede wszystkim przez pryzmat wolności rozpatrywane, decyzje przez pryzmat własności rozpatrywane, decyzje przez pryzmat wzmacniania się ideologicznego, wzmacniania się moralnego, wzmacniania się narodu, a nie państwa, bo za chwilę spróbujemy to rozdzielić, to rzeczywiście będzie miał problem ze zrozumieniem tego, co tutaj będzie za chwilę powiedziane, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie widział to zagrożenia, z jakimi nasze państwo nie tylko zaczęło się zmagać od wielu lat, a w ostatnich 4 latach te zagrożenia przyspieszyły, to warto by było, żeby się każdy z Polaków, obywateli, patriotów zastanowił nad tym, czego to jest zapowiedź i jakie będą skutki tych działań, bo zarówno okres COVID-19, jak i okres konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, oczywiście rosyjsko-ukraińskiego tylko i wyłącznie w nazwie, doskonale sobie zdajemy sprawę, że ścierają się tutaj dwie kultury, dwa światy i że Ukraina jest tylko, powiedzmy, jakimś szyldem, symbolem, bo w tym przypadku to nie Ukraina walczy z Federacją Rosyjską. Jeśli ktoś sobie z tego zdaje sprawę, to pewnie będzie chciał jako kolejny etap postawić sobie pytania, co dalej. No, co dalej? Proszę Państwa, to wszystko jest opisane w olbrzymiej ilości dokumentów, w olbrzymiej ilości zapowiedzi, przepowiedni, politycznych przepowiedni. Nikt tu nie będzie się bawił we wróża, nikt tu nie będzie zaglądał do szklanej kuli. Możni tego świata, czy prawdziwi ludzie, którzy reżyserują, a wykonują, przypomnę, politycy, bo chyba ktoś, kto zastanawia się, obserwuje to, co się dzieje, nie ma najmniejszego złudzenia, że politycy tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia i politycy nie podejmują decyzji, po prostu wykonują czyjeś polecenia, czyjeś, które są z góry, pewnego rodzaju scenariusze. Scenariusze, które były napisane, najpierw był to pierwszy krok kryzysu, był to scenariusz medyczny, potem, żeby wyjść z jednego scenariusza w drugi jak najszybciej, płynnie, no to musimy stopniować niebezpieczeństwo, stopniować zagrożenie, zarządzanie strachem i stopniować problem. Problem każdy można rozwiązać przy pomocy siły i przy pomocy strachu wojennego. I tak też stało się tym samym. Mam nadzieję, że ludzie, którzy będą oglądać ten materiał, i tu obecni zdają sobie z tego sprawę, że zakończenie choroby, która miała nas tutaj przykryć,
spowić jak mgła, przytulić i już nie odpuścić w jedną sekundę, zastąpienie jej wojną. Człowiekowi zdroworozsądkowo myślącemu zapali się czerwona lampka i zorientuje się, że to jednak nie była operacja ani medyczna, tylko że była to operacja społeczno-polityczna. W związku z tym te wszystkie wyzwania, o których tutaj mówimy, są przysłonięte z lewej czy prawej strony, czyli z lewej w tej chwili, jeżeli patrzymy na południe, czyli od strony granicy wschodniej, przykryte, ten problem jest przykryty działaniami zbrojnymi, działaniami militarnymi, z prawej działaniami również zbrojnymi, tylko w wykonaniu ekonomicznym. Zdajemy sobie z tego sprawę i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że ciężko nam będzie mówić, choć widzę już progres w tym temacie, ciężko nam będzie mówić o drastycznych krokach w stosunku do Unii Europejskiej. Dlatego, że społeczeństwo polskie przez 20 lat zostało delikatnie zahipnotyzowane, omamione pieniędzmi, które płynęły z Unii Europejskiej. Nikt sobie nie zadał trudu, żeby przeliczyć dokładnie, ile Polska musi zapłacić. To teraz będziemy mówili o rozliczeniach stricte ekonomiczno-finansowych. Ile Polska musi zapłacić i tak naprawdę ukryty koszt członkostwa w Unii Europejskiej, który przez niektórych specjalistów z tytułami naukowymi, przez niektórych specjalistów od gospodarki opiewa na trzykrotność tego, co od Unii otrzymaliśmy za różnego rodzaju działania socjologiczno społeczne, typu wstrzymanie jakichkolwiek dotacji i wstrzymanie jakichkolwiek inwestycji, które były planem. Mówię o okresie poprzedzającym nasze członkostwo w Unii Europejskiej, które potem miały wzbudzić wrażenie, że wchodząc do Unii zaczynamy przepięknie żyć, zaczynamy się rozwijać. I można by było mówić o ekonomicznych aspektach, bo od tego by należało zacząć, ale jeden aspekt powinien dla Polaków być najważniejszy. Szanowni Państwo, sprzedaliśmy własną wolność. Niech teraz każdy, kto podniesie kamień, będzie mówił, że głos silnej Polski mówi o polexicie, czyli wystąpieniu z Unii Europejskiej. Niech każdy teraz poda swoją cenę. Ile kosztuje poczucie jego godności, honoru i wolności. Nawet jeżeli by nam się to wszystko dodawało ekonomicznie, to uważam, że nie ma takiej ceny, którą należy zapłacić za wolność, a ta wolność będzie nam odebrana w kilku etapach, przede wszystkim będzie nam odebrana za chwilę we własności. Owszem, instytucje finansowe, instytucje państwowe, instytucje samorządowe będą wyglądały dobrze, ale prywatnie będziemy się tej wolności musieli wyzbyć. Różnego rodzaju regulacje, różnego rodzaju olbrzymie podatki, różnego rodzaju obostrzenia, które są wprowadzane, nie użyłem tego słowa przez przypadek, obostrzenia typu Zielony Ład, które mają doprowadzić na początku do upadku średnich przedsiębiorców, a potem musimy też pamiętać, że dotkną również zwykłych Polaków, którzy na własne życzenie w jakiś tam sposób wybrali troszeczkę łatwiejsze życie, życie na etatach, życie bez ryzyka, życie bez ciężkiej pracy, bo przypomnijmy, tu chyba nie musimy dyskutować, rolnicy, którzy tutaj w tym okręgu mimo wszystko wiodą prym, również są przedsiębiorcami. Ktoś, kto posiada sporą ilość ziemi, wie doskonale, że każdego dnia z obrzasku słońca musi się tą ziemią zająć, a czasami mówiło się, że rolnik staje ze wschodem słońca, kładzie się z zachodem. Moim zdaniem ta kwestia już jest nieaktualna, bo wielokrotnie przejeżdżając również przez te tereny, widzę po zmroku, jak rolnicy pracują na polach, mają rozświetlone swoje kombajny, traktory i oni po prostu robią, nie wiem, chyba już tę trzecią zmianę. Także wydaje mi się, że powiedzenie, że rolnik wstaje o świcie, kładzie się o brzasku, rolnik pracuje całą dobę, tak samo jak przedsiębiorca, jak prywatny przedsiębiorca, który nie jest przez system skorelowany kredytami. Tak, proszę Państwa, udowodnialiśmy to wielokrotnie, niekonieczne jest prowadzenie przeprowadzenie inwestycji czy prowadzenie jakiegokolwiek biznesu w Polsce, niekonieczne jest to, żebyśmy byli uzależnieni od kogokolwiek kredytami. Zostaliśmy w ten sposób oszukani, zostało nam to wmówione, ale prawdziwa wolność nie polega na uzależnieniu się od finansjery światowej. I to o tym wiemy, dlatego też ten argument w ostatnim czasie i dlatego też rozpocząłem, choć wiemy, że możemy tutaj jako głos silnej Polski odnieść się do każdego z naszych postulatów i
przez wiele, wiele godzin mówić o tych postulatach, które również nie dotyczą bezpośrednio ani gospodarki, ani Unii Europejskiej. Ale dlaczego o Unii Europejskiej? No bo to są wybory do Europarlamentu i konsekwentnie chcielibyśmy się do tego odnieść. Ktoś by powiedział, skoro jesteście przeciwko Unii, przeciwko całej strukturze, przypomnijmy Unii, strukturze, która 20 lat temu wyglądała całkiem inaczej. Umowy, które były podpisywane i zasady, które były podpisywane, one były całkiem inne. To, że w jakim kierunku Unia będzie szła, mogli wiedzieć, choć tego nie jestem pewien, tylko i wyłącznie ci, którzy podpisy pod tymi umowami składali. I moim zdaniem politycy, którzy nas wprowadzili, którzy nam obiecali, to są, a część z nich była świadoma, bo po latach się do tego przyznali, świadoma w jakim kierunku to szło. Nie wiem, czy wiedzieli, że to będzie wyglądało właśnie tak, ale byli świadomi, że to idzie w kierunku zniewolenia. Są to ludzie, którzy powinni być sądzeni za zdradę stanu. I to są słowa nie tylko moje, ale to są słowa większości ludzi, większości społeczeństwa, większości narodu, które za nami stoi. Wstrzymanie inwestycji do okresu okołounijnego spowodowało poczucie takie, że kiedy weszliśmy do Unii, staliśmy się nagle lepszym krajem, inwestującym, dużo bardziej praktycznym, a przynajmniej na pewno dużo bardziej kolorowym. Jeśli ktoś śledzi, do czego odwołuję stację Głosu Obywatelskiego, miałem tam przed rokiem, przed dwoma latami wiele audycji na ten temat, jak zostały opisane te wszystkie inwestycje, olbrzymie marnotrawstwo unijnych pieniędzy, robienie rzeczy, które tak naprawdę nie są potrzebne, bo kolejna fontanna w parku, czy kolejne ławki, czy jakiekolwiek ścieżki edukacyjne, z których nikt nie korzysta i które nie wiadomo w jakim celu zostały tam zrobione, kosztem bardzo ważnych inwestycji albo kosztem odbierania i nakładania coraz większych podatków na ludzi tam mieszkających, to moim zdaniem nie jest do końca ani moralne, ani demokratyczne, bo jeżeli mieszkańcy danej gminy czegoś by potrzebowali, a żyli w normalnym ustroju, to oni by sobie zadecydowali na co jednorazowo, czy w jakimś tam czasie zrobią składkę. Nie wyobrażam sobie miejsca, gdzie dobrze prosperujący naród, mówię o przedsiębiorcach, mówię o rolnikach, mówię również o urzędnikach, nie będzie w stanie dać pieniędzy, nomen omen, bo znajdujemy się w strażnicy OSP, Ochotniczej Straży Pożarnej, nie będą w stanie dać pieniędzy na dobre wyposażenie, na dobre miejsce dla strażaków, bo to po prostu chodzi o ich bezpieczeństwo. Nie wyobrażam sobie, żeby nie dawali na wojsko, bo to też chodzi o ich bezpieczeństwo. Tylko to wszystko musi być w odpowiedni sposób oddane i podejrzewam, że jeżeli by się powołała rada, która będzie nad tym czuwać, oni by doskonale i od samego początku do końca mieli sprawczość nad swoimi pieniędzmi, powtarzam, nie pieniędzmi danymi z zagranicy, tylko nad swoimi pieniędzmi, sprawdzaliby na to, co pieniądze idą, nie pozwoliliby ich po pierwsze marnotrawić, a po drugie, pierwsza zasada, którą stosuje Unia, którą zastosowali również polscy politycy, w dużej mierze spowodowało to Prawo i Sprawiedliwość, ale to wynikało tylko i wyłącznie z matematyki politycznej. Jeżeli w tym czasie rządziłoby samodzielnie PSL czy Platforma, czy jakakolwiek lewicowa partia, zrobili tu dokładnie to samo, bo to był już właśnie ten czas, rozdawanie czyichś pieniędzy. Rozdawanie czyichś pieniędzy, czytaj pieniędzy przedsiębiorców, nie jest niczym innym, jak tylko uzależnianie społeczeństwa od siebie, bo państwo, jeżeli chce być dobre, to może te pieniądze zostawić tym, którym się należą, czyli tym, którzy na nie zapracowali, nie zabierając im w opłatach, w podatkach, w jakichkolwiek nienormalnych obostrzeniach, bo proszę Państwa, w dzisiejszych czasach otworzenie na przykład restauracji czy punktu gastronomicznego to jest 40% płaci się, jeżeli ktoś dobrze kombinuje i ma dobry biznesplan, płaci się za otworzenie danego biznesu, a 60% to są opłaty, to są haracze, które się płaci wszystkim dookoła, bo każdy narzeka, że jest źle, narzeka, że sami marnujemy gospodarkę, ale w razie rabowania każdy bardzo chętnie się pod to podłączy. Opinie techniczne, opinie kominiarskie, opinie strażackie, to wszystko są olbrzymie pieniądze, zazwyczaj w ogóle niepotrzebne, zazwyczaj powtarzam, bo nie zawsze w danej kwestii, bo jeżeli przychodzą dani urzędnicy i oni nawet nie patrzą, co robią, albo przychodzą i robią to tak często, że w danym czasie
nie byłoby w stanie się cokolwiek popsuć, bo umówmy się, jeśli jest tylko wybudowany komin, to on w ciągu roku się nie popsuje. No, jeśli tam nie wpadnie meteoryt do tego komina, albo ktoś specjalnie go nie zapcha z góry, to też przecież jest pod kontrolą danego budynku, no to ciężko było, żeby się ten komin po roku zepsuł. Więc to są tylko takie podstawowe przykłady biurokracji, która zabija przedsiębiorców, a którzy to płacą na to, żeby państwo innym mogło dać. Więc powtarzam, ktoś już to powiedział, filozof, nie jeden filozof to powiedział, że to nie jest po to dane, żeby wszyscy się cieszyli, że państwo jest dobre, tylko po to, żeby się cieszyli, że dostaliśmy od państwa, że się od nich po prostu uzależniamy. Jeżeli państwo by nam nie zabierało, dało zarobić, to ono by wtedy nie uczestniczyło w tym całym zamieszaniu, nie byłoby podmiotem, nie mogłoby wymagać. I tak samo mniej więcej w skrócie, w mikroskali pokazana jest w tej mojej wypowiedzi polityka Unii Europejskiej. Unia Europejska pewne rzeczy zabiera, Unia Europejska kroi nas na każdym kroku, a poza tym Unia Europejska zainwestowała. To też nie są moje słowa, że mądry złodziej albo Baby Jaga najpierw chciała podpaść Jasia i Małgosię, żeby ich potem skonsumować. Unia Europejska przez jakiś czas nie swoimi pieniędzmi wzbogaciła pewnego rodzaju systemowe inwestycje, między innymi w takim kraju jak Polska, przecież nie jesteśmy tego pozbawieni. Dała rolnikom, którzy w tej chwili rozumieją te kwestie, bo my podczas zbiórki podpisów i próby rejestracji jak największej ilości okręgów Głosu Silnej Polski mieliśmy do czynienia z bardzo dużą grupą rolników, których tu z tego miejsca pozdrawiam, i oni się bardzo szybko zorientowali, na czym polega Zielony Wał i na czym polega 20 lat paszenia ich i odbierania im co niektórym energii, bo ci, którzy pracują, to pracują, ale wśród rolników wielu też jest takich, którzy praktycznie przestali pracować, stracili energię, stracili swoje umiejętności, bo dostawali pieniądze za darmo. Za bezsensowne dopłaty. Kosztem zapłacenia za te dopłaty będzie własność, prawdziwa własność. Nie pieniędzy z dopłat, które są dodrukowywane, które nie mają pokrycia, które spowodowały inflację, które spowodowały kryzys światowy. Dlatego, tak jak nie tylko ja to mówiłem, ale mówią to geostratecy, geopolitycy, rozwiązaniem kryzysu światowego zawsze jest wojna. Dlatego idziemy w tym kierunku nieuniknionym konfliktu zbrojnego, bo w przeciwnym razie nie jesteśmy w stanie wyjść z tej recesji. I tak było 100 lat temu, tak było 80 lat temu i tak będzie prawdopodobnie teraz. Ale dodrukowywane pieniądze, które są rozdawane bez pokrycia w gospodarce, to nie jest to samo co własność. I my za chwilę tą własnością za te 20 lat rozpasanego życia, bezsensownego, nie mającego nic wspólnego z logiką gospodarczą, zapłacimy właśnie własnością. Dodrukowane pieniądze nie ważą tyle samo, co posesja, prawdziwa posesja, na której są wybudowane zabudowania gospodarcze bądź mieszkalne. One nie ważą tyle samo, co warsztaty, co hale, co magazyny. One nie ważą wreszcie tyle samo, co kamienice bądź zabudowania bezpośrednio w terenie zurbanizowanym bądź w miastach, tak to nazwijmy. To jest prawda, to jest coś, co jest teraz i co będzie za 50, jeżeli jest dobrze wybudowane, będzie i za 100 lat. I za to będziemy płacić obostrzeniami i tym wszystkim, co nam Unia proponuje. I teraz zwracam się do tych, którzy podnoszą krzyk i mówią, że Głos Silnej Polski. Zresztą my nie jesteśmy jedyną organizacją polityczną, która w ten sposób mówi. Całe szczęście, że w ostatnim czasie ludzie przestali się tego wstydzić, przestali się tego bać, wypowiadają się na ten temat. Oczywiście polexit nie dziś, nie jutro, nie pojutrze. Do tego się trzeba przygotować, do tego się trzeba zabezpieczyć gospodarczo. Należy się od razu odwrócić i zacząć handlować z innymi ośrodkami na świecie. Nie jedyną alternatywą, uprzedzając tutaj, jest przecież BRICS, aczkolwiek w BRICS-ie, jeśli ktokolwiek śledzi sprawdza, jak to wszystko wygląda. Nikt nikomu nie każe w odpowiednie rzeczy wierzyć. Nikt nikomu nie narzuca żadnej ideologii. A przypomnijmy, że Unia Europejska narzuca ideologię wychowania naszych dzieci. Szczególnie to dociera jeszcze do ludzi na prowincji, do ludzi starszych, którzy są dziadkami, do ludzi młodszych, którzy są rodzicami. Ideologia gender, niszczenie tożsamości płciowej, tożsamości narodowej, niszczenie tożsamości ludzkiej po prostu. Najzwyczajniej rzecz biorąc, nikt po tamtej stronie tego nie wymaga. Nikt nie powinien tego wymagać. Jeżeli ja handluję z kimkolwiek, nie powinno to kogokolwiek interesować, jakiego jestem wyznania, jakiej ja jestem
orientacji seksualnej, czy co ja z tymi pieniędzmi zrobię. Jeżeli handlujemy, dobijamy targu, to tu się kończy nasza współpraca ekonomiczna. I taka na samym początku była Unia. Co Unia nam teraz proponuje? Unia nam teraz proponuje, że będzie nam narzucać, jak mamy mieszkać, jak mają wyglądać nasze domy, nasze mieszkania. Jeśli nie będą dobrze wyglądać, to będziemy dostawać kary, to nie będziemy mogli ich sprzedać, to nie będziemy mogli ich wynająć. Jak tego będzie mało, to nam zasolą podatek jeden z wielu, katastralny. Z różnych źródeł wynika, że nasi rządzący przyjmują, bo to nie oni samostanowią, bo to jest typowo prawo unijne, będą przyjmować rozporządzenia w wysokości od 1,5-3% rocznie. Czyli przyjmijmy, że ktoś ma majątek zabudowania, który jest wart 1 000 000 zł, dochodzi mu 30 tysięcy samego podatku katastralnego. Do tego Zielony Ład, do tego dodatkowe podatki, do tego obostrzenia używania gazu bądź nie, bo za chwilę nam go wycofają, do tego obostrzenia opłaty za wodę, bo ktoś ma więcej kostki albo tę kostkę ma z lepszej półki. Po chwili, proszę Państwa, nie będzie nas stać. I za chwilę ktoś przyjdzie i powie, ale dostaliście przepiękne dofinansowania. Z tych dofinansowań w Goździe jest zrobiona droga. Z tych dofinansowań w Goździe jest zrobiona przepiękna strażnica. Z tych dofinansowań macie karetkę. No dobrze, ale gdzie jest klaczek? I będziecie mieli tam karetkę. I będziecie mieli tam straż. Ale nie będziecie mieli własnych domów. Wybudujemy Wam osiedle z płyty. Tam może będziecie siedzieć. Może obok nachodźców. Może będą to Ukraińcy, ale może to będą ludzie z głębokiej Afryki. No dobrze, ale jak my tam z nimi będziemy żyli, to jest inna kultura, szczególnie mówię o uchodźcach, no będziecie musieli. Ale zawsze będziecie mogli się przejść do parku w Goście. Zobaczcie, jaka ładna fontanna. Tam będziecie się mogli zrewanżować i zrelaksować. No dobrze, ale z czego będziemy żyli? Dostańcie dochód gwarantowany. Chyba że skoczycie, to Wam ten dochód przytniemy. A jak nam przytniecie? Wyłączymy Wam. Po prostu. Jak nam wyłączycie? No bo będzie elektroniczny pieniądz, nie będzie gotówki. Ale jak gotówki? Gotówka to ostatni bastion wolności. Co Pan gada? Pan jest jeszcze w średniowieczu. Jaki bastion? A po co Panu bastion? Po co Panu wolność? Przecież my Panu wszystko ułożymy. Pójdzie Pan do domu, spotka się Pan z żoną, położy Pan z nią do łóżka, ale kiedy? W środę. Dlaczego? No bo tak ustala Unia. Tak my ustalamy. Pozostałe dni nie. A z dziećmi kiedy się będę widział? No, 3 razy w miesiącu, bo poza pozostałym czasie one będą na zielonych szkołach, gdzie będziemy ich uczyć tego, że chłopiec nie jest dziewczynką, dziewczynka nie jest chłopcem, a piesek jest kotkiem. Ale jak to wytłumaczycie? Wytłumaczymy. A jak nie będziemy mogli wytłumaczyć, to jest farmakologia. A po farmakologii będziecie się 2 razy w roku szczepić. A dlaczego? No, żeby nie chorować na grypę, na katar. Ale przecież jest naturalna odporność. Nie. Naturalna odporność jest wrogiem ludzkości. Nie możecie być odporni, nie możecie uciec do lasu. Nie możecie bez nas żyć. Tego typu emisariuszem, tego typu opowieści, które jakbym Wam tutaj zebranym na tej sali tak licznie opowiedział 5-6 lat temu, to byście się puknęli w głowę i powiedzieli, chłopie, ty się źle, czy jesteś wariatem. Jakbym komuś powiedział 5-6 lat temu, że ktoś przyjdzie i będzie Wam kazał chodzić w masce, która przed niczym nie chroni, nawet przed dymem papierosów, to co dopiero przed, dziś rozmawialiśmy z Marcinem, przypominaliśmy sobie to, co dopiero przed wirusem, który jest dużo mniejszy, setki razy mniejszy, to byście powiedzieli, jesteś wariatem. Jakbym Wam przyszedł i powiedział, proszę Państwa, będziecie mieli wstrzykiwany domestos, bo tak się podoba rządzącym, to będzie, co ty wariacie, jak ktoś przyjdzie, to wezmę młotek. A wstrzykiwali coś takiego, do czego się przyznała AstraZeneca, do czego się przyznał Pfizer, co jest gorsze od domestosu. A ludzie się tłumnie ustawiali, również w takich miejscach jak OSP. Strażacy, którzy byli bohaterami przecież, bohaterami. Zawsze straż pożarna, czy to zawodowa, czy straż ochotnicza, wygrywała we wszystkich rankingach zaufania społecznego. To byli prawdziwi bohaterowie. To byli goście, którzy nie kalkulowali. Wchodzą w dym, wchodzą do pomieszczeń, pomimo tego, że strażacki kombinezon wytrzymuje do 800 stopni, a w pomieszczeniu, gdzie jest żelazny dach, na przykład na wsi robi się 1200 stopni, a oni potrafią w jakiś sposób, no nie są samobójcą, to wiedzą, ale potrafią działać na granicy rozsądku. To są ludzie, którzy przyjeżdżają pierwsi do wypadków i widzą, jak człowiek się zamienia czasami w mielonkę do mięsa. To jest straszne, ale taka jest prawda i oni to muszą wszystko wytrzymać. Oni też mają skazę na honorze. Urządzali punkty szczepień. Nie powinni tego nigdy zrobić. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, że mam przekonanie, że zostali oszukani. Dlatego o tym mówię, żeby następnym razem się nie dali oszukać, bo w tych dokumentach WHO, co jest kolejnym argumentem
dlaczego należy głosować na głos silnej Polski, wspierać nas, żebyśmy rośli w siłę, bardzo szybko rośli, bo czasu nie ma, my nie mamy czasu, my musimy teraz już rosnąć w siłę. WHO w dokumentach, w których był zapisany COVID-19, w którym były zapisane wszystkie głupoty, które do tej pory wprowadzili i w którym jest zapisany na przyszły rok, 2025, może 6, kolejna pandemia. Oni już wiedzą, jak będzie wyglądała, już są przygotowani, bo zmienili prawo w czasie między COVID-19 a obecnym czasem zmienili prawo. Nie będą nas bronić już sądy, tak jak nas broniły do tej pory. I w tym czasie, jeżeli będziemy się znowu poddawać pod wykonywanie rozkazów płynących z zagranicy, to strażacy znowu będą musieli podejmować takie działania, których nie powinni nigdy. Strażacy, ta strażnica będzie miała za chwilę 100 lat, czyli zobaczcie, jaki to jest zawód. Strażacy 100 lat temu bez tych kombinezonów, bez tej technologii potrafili wejść z siekierką czy z jakimś kilofem i walczyli. To byli prawdziwi bohaterowie od zawsze. Niech ich system do tego nie zmusza. Niech oni nam pomogą, a my pomóżmy im jako społeczeństwo, bo strażak to jest przede wszystkim członek narodu polskiego. On się urodził Polakiem, jego mama, tata, koledzy wychowali, strażakiem jest, potem przejdzie na emeryturę, a Polakiem będzie cały czas. Więc moim zdaniem służby mundurowe powinny stanąć po naszej stronie i o tym też mówi głos silnej Polski. My nie chcemy antagonizować, my wiemy, że w tych mundurach, czy strażackich, czy policyjnych, czy przede wszystkim wojskowych, są przede wszystkim Polacy. I to jest kolejny nasz argument, chcemy, żeby tak pozostało. Nie zgadzamy się na naturalizację obcych państw. I nie zgadzamy obcych obywateli, żeby ich wprowadzali w nasze mundury, na przykład policyjne. Nie zgadzamy się na to, żeby powstała unijna, międzynarodowa policja. Bo jeśli teraz przyjadą tu pacyfikować nas ludzie, którzy nie będą rozumieli, w jaki sposób się do nich zwracamy, jeśli będzie się to ocierało o granice transhumanizmu, to my nie chcemy żyć w takim świecie, a to nam proponuje Unia Europejska. WHO, z którym należy walczyć, które kilka dni temu wprawdzie odrzucona została próba wprowadzenia kolejnych między innymi przymusowych szczepień, między innymi praw, które będą odbierały nam możliwość do obrony, ale pamiętajmy, że ta prywatna organizacja zarządzana przez przestępców, ona będzie nas cały czas naciskać. Unia Europejska, cała Unia Europejska jest za przyjęciem traktatów WHO i rozporządzeń, które będą wyższe nad naszą konstytucją. Znowu głos silnej Polski się tu powinien pojawić i wybić. Tylko głos silnej Polski może dotrzeć do narodu i powiedzieć: Polak w Polsce gospodarzem. My jesteśmy swoimi panami swojego losu i swoimi gospodarzami. Marcin wczoraj na spotkaniu z Zofowie powiedział, że on sobie nie wyobraża, żeby ktoś wszedł do niego na posesję i mu wyznaczał wszystko, co ma tam robić. W starych czasach, jeszcze nieodległych, są tutaj przecież starsi na tej sali ode mnie, ale ja już pamiętam takie czasy, że jeżeli ktokolwiek wchodził komuś, w szczególności na prowincji, na wsi, na posesję, to miał dużo szczęścia, jeżeli nie skończył z trzonkiem na plecach albo z psem, który go nie złapał za tyłek. I gospodarz ma do tego prawo, bo on jest tam gospodarzem. Tu szanowny pan, który jest naszym gospodarzem, tu dzisiaj tej wspaniałej, oprowadził mnie po tej wspaniałej strażnicy, pod każdym kątem, pod każdym względem dopieszczonej, widać rękę gospodarza, powiedział, że jeśli tu wejdzie ktokolwiek niepożądany, to na własne życzenie, bo on stąd po prostu nie wyjdzie, także nikt tu nie przyjdzie, nie narobi szkód, nikomu nie ukradnie, bo tu jest prawdziwy gospodarz i on tego będzie pilnował. Nie po to człowiek dba, nie po to prawdopodobnie podzielają to samo zdanie strażacy, żeby ktokolwiek wszedł mu się tu rządził, albo cokolwiek meblował, albo mu cokolwiek kazał. A już nie wyobrażam sobie, żeby temu panu, stuprocentowemu facetowi, ktoś kazał nagle chodzić w sukience, w szpilkach i udawać kobietę. A to chce zrobić Unia, proszę Państwa. To jest niby śmieszne, ale to jest śmieszne na prowincji. Bo jeżeli ten sam pan pracowałby w Warszawie, czy w jakimś innym wielkim mieście, to już by był uznany za dziwaka. Dlatego prowincja uratuje Polskę. Na prowincji wybrzmiewa głos silnej Polski. Dlatego proszę Państwa, wszystkich tu obecnych, żebyście wrócili do domu jako emisariusze i powiedzieli o tym, że istnieją tacy ludzie, którzy chcą wypełnić pewną lukę. Nie chcą się układać z tymi z zagranicy. Nie chcą dostawać rozkazów, a potem przez 2 lata covidiozy mają się zastanawiać, jak my to mamy przykryć, tą głupotę.
Bo przecież nawet oni, mówię tu o, nie tylko o włodarzach Prawa i Sprawiedliwości, ale mówię o platformersach, którzy doskonale wiedzieli z tą różnicą, że oni nam zapowiedzieli, jak dojdą do władzy i pojawi się COVID jeszcze raz, to oni nas wyszczepią z karabinami przy głowach. To są słowa najwyższych urzędników Koalicji Obywatelskiej. I do tego potrzebny jest głos silnej Polski. Do tego jest potrzebne zjednoczenie się Polaków, którzy powiedzą, owszem, wy macie swoje prawa, ale tymi prawami możecie rządzić u siebie w domu. Tylko i wyłącznie. Możesz wyjść do kuchni i tam zarządzić przymusowe szczepienia, może być sokiem po ogórkach kiszonych, możecie wejść sobie do ubikacji, tam zarządzić lockdown czy strefę odosobnienia, wreszcie możecie iść do salonu, a tam zatańczyć na stole, ale pod jednym warunkiem, że z przyciemnionymi oknami, żeby sąsiedzi i dzieci sąsiedzi tego nie widziały. Bo jeżeli ktoś chce cokolwiek wyprawiać we własnym domu, zamkniętym, wyciszonym, wygaszonym, niech to robi, ale niech tego nie widzą nasze dzieci, bo my na to nie pozwolimy. Ręce precz od naszych dzieci, ręce precz od naszej własności, ręce precz od naszego wyznania, ręce precz od naszej wolności. To jest w skrócie stwierdzenie głosu silnej Polski, z jakim chcemy wyjść przekazem i z jakim zaczynamy maszerować tymi wyborami do Europarlamentu, gdzie zdajemy sobie sprawę, że mamy tylko jeden okręg, ale za to mamy wspaniałych ludzi na tej liście. Kto jeszcze nie obejrzał, niech obejrzy wczorajszy odcinek. On będzie zamieszczony w Głosie Obywatelskim, bądź już jest zamieszczony. Możecie się tam pokrótce zapoznać z ludźmi, którzy są na naszej liście. To są naprawdę nieprzypadkowe osoby, to są naprawdę ludzie wartościowi, ludzie, którzy są z krwi i kości, będą bronić naszych wartości i to są ludzie, którzy się rozwijają jako politycy. Czyli jest przestrzeń do tego, Szanowni Państwo, jest możliwość, jest alternatywa. Nie musimy wybierać tego samego, co zostało ustalone w 1985 roku, a potem klepnięte w 1990 roku na przestrzeni 1989-1990 po ogólnie rozumianych rozmowach Magdalenko okrągłostołowych. Nie musimy tego pchać. Szanowni Państwo, wśród nas są ludzie, którzy chcą żyć normalnie, którzy chcą ciężko pracować, ale nie chcą, żeby ktokolwiek układał im życie, szczególnie światopoglądowo. I najważniejsze, tym ludziom zależy już nie na sobie, zależy na naszych dzieciach, zależy na naszych wnukach. I mam wrażenie i mam nadzieję, że ci ludzie będą bronić dzieci i wnuków do ostatniej kropli krwi. Przed ludźmi, którzy są opętani, którzy są okultystami, którzy wręcz oficjalnie w twarz rzucają nam tak nienormalne rozwiązania, tak wariackie rozwiązania, że na początku ciężko jest to uwierzyć, a potem się okazuje, że to jest prawda. I niestety tak wygląda Unia Europejska. Czasami nie da się odbudować, Szanowni Państwo, budynku. Czasami warto jest go zburzyć i dopiero się potem zastanowić, co na tej ziemi znowu postawić. Ci ludzie nie wygrają. Wielokrotnie w historii świata tego typu imperia padały, które się opierały na wartościach upadłych. I to jest ten element. Ale dużo łatwiej jest wykoleić pociąg, wsiadając do niego i dostając się choć po części do sterów, dostając się do strefy hamulcowej, aniżeli próbować te ileś tam setek tysięcy rozpędzonych ton wykolejać od zewnątrz. Da się to zrobić z zewnątrz, ale będzie zbyt wiele ofiar. Także dlatego obserwujmy Unię, stawiajmy się i nie próbujmy, to jest nasz obowiązek. Zatrzymajmy wartości, które budowały Polskę, które budowały takie gminy jak Gust, które budowały takie miejsca jak ta część ziemi radomskiej na pograniczu z ziemią lubelską, gdzie żyją jeszcze ludzie, którzy myślą pro polsko, myślą po polsku, myślą w sposób normalny, w przeciwieństwie do niektórych części naszego kraju. Oni oczywiście nie są skazani na porażkę, ale może czasem warto by było zerknąć na tę część Polski i zobaczyć, jacy tu są ludzie, w jaki sposób żyją i w jaki sposób reagują na to, co nam z każdej strony spływa. Ja na koniec chciałem tylko powiedzieć, że jestem dumny, że jestem synem ziemi radomskiej, że mieszkam tu w tym miejscu, jestem dumny, że mogę się otaczać takimi ludźmi i jestem dumny, że mogę wykrzyczeć i będę to robił, dopóki będzie mi starczyło się głos silnej Polski, który będzie głosem patriotów, głosem Polaków, głosem narodu polskiego, czego i Państwu życzę i ewentualnie zapraszam do zadawania pytań.